To jestem ja, a to jest Minecraft, ale mam tylko jeden chunk. Oczywiście z każdym dniem mój border będzie się powiększał o kolejne dwie kratki. Tak więc myślę, że możemy zacząć naszą nową przygodę. Na ten odcinek narzuciłem sobie 3 zadania. Pierwsze, zrobić farmę. 2, zbudować domek. 3, zdobyć pierwsze diamenty. Także pora zaczynać. Zacząłem oczywiście od ścięcia pierwszego drzewa. Okej, a przy okazji myślę, że w sumie te sezonki, co będą wypadać, to będziemy zbierać, bo tu tak naprawdę... mamy dość ograniczone zasoby. Zdaje się zrobić pierwsze narzędzie, więc zrobimy sobie kill off, let's go. Następnie wydobyłem trochę kamienia, aby zrobić narzędzia. Dobra, czas na lekki upgrade tutaj. Op. Potem postanowiłem sprawdzić, czy na moim chunku jest jakaś trawa. Z nadzieją, że dostanę z niej nasiona, aby móc zrobić w przyszłości swoją farmę. Na moje nieszczęście, trawy nie było zbyt wiele i udało mi się zdobyć zaledwie 2 nasiona. Lecz nie było to moim głównym problemem. Problemem był brak wody, co niestety uniemożliwiało mi zasianie owych nasion. Aby nie tracić czasu, zdecydowałem się ściąć wszystkie drzewa znajdujące się w moim chunku. I ku zaskoczeniu, było tego więcej niż się spodziewałem. Zdecydowałem się przepalić również kilka sztuk drewna w celu pozyskania węgla drzewnego, by móc od razu oświetlić sobie całego chunka. Okay. Jedyną opcją, jaka mi teraz pozostawała, było wkopanie się w dół w celu znalezienia surowców. Razu, nie ukrywam, okay. Miałem naprawdę dużo farta. A jakby tego było mało, udało mi się znaleźć również wodę, dobra, której to bardzo potrzebowałem do zrobienia farmy. I na tym moje kopanie się nie skończyło. A po chwili dalszego schodzenia coraz niżej, stało się to. Nie! Rzuciłem ci... O! Dokładnie tak. Pod moim chunkiem znajdował się biom Deep Dark. Na szczęście Skulk Shaker znajdował się jeszcze poza barierą, przez co nie działał on jeszcze. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest blok Skulk Shaker, jest to blok pojawiający się w biomach Deep Dark i jeśli w jego pobliżu wytworzymy zbyt dużo hałasu, to przyzwie on Wardena. Nie oszukujmy się, byłaby to dla mnie ogromna przeszkoda, gdybym od samego początku musiał się z nim męczyć. Tak więc mogłem skupić się na dalszym kopaniu. Udało mi się zejść aż do samego bedroka, gdzie to zacząłem robić tunele w celu znalezienia surowców. Po chwili kopania w końcu trafiłem na to, czego najbardziej potrzebowałem, czyli diamenty w ilości 3. Nice, dobra, diamentu. Idealnie przy borderze, yo. Ja pierdziel. Nice. Ale 2 tylko, ale taki... Nie, okej. Okay. Nice. Ponadto okazało się, iż minął nam pierwszy dzień. To oznaczało, że nasz border został powiększony o 2 kratki. Gdy skończyłem kopać, wyszedłem na zewnątrz. Zdecydowałem się zrobić diamentowy kill-off, to także zacząłem powoli swoją farmę. To prawda, była ona bardzo skromna, ale trzeba się cieszyć tym, co jest. Oczywiście zrobienie farmy oraz zdobycie diamentów oznaczało, iż wykonałem już 2 z 3 zadań, jakie sobie na dzisiaj wyznaczyłem. Pozostawało mi już tylko i wyłącznie jedno. Budować swój dom. Tak też zabrałem się do roboty. A w międzyczasie nasz border urósł do 20 kratek, a moje kombinowanie przy tym domku trwało tak długo, że aż nadszedł kolejny dzień, dzięki czemu nasz border powiększył się o kolejne 2 kratki. Koniec końców, w końcu nastała ta chwila, w której to udało mi się mniej więcej skończyć zarys mojego domku. Co prawda nie był on jeszcze skończony w 100%, ale myślę, że zadanie możemy uznać za zaliczone. Tak więc udało mi się zrealizować wszystkie 3 zadania. A na chwilę obecną nasz border wynosi 22 kratki. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, a w komentarzu możesz napisać propozycję zadań dla mnie, które mam wykonać w następnym odcinku, a ja wybiorę 3 najciekawsze. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa juuu!